Dzień dobry, witajcie. Przez ostatnie 3 dni jako kierownik pracowni regionalistycznej Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy z siedzibą w Koronowie miałem zaszczyt i przyjemność być w Amsterdamie. Pretekstem do przyjazdu tutaj była oczywiście wizyta w Rijksmuseum, gdzie była monograficzna wystawa prac Johannesa Vermeera, ale przy okazji miałem możliwość zobaczyć, zapoznać się z tym, jak studiują studenci w Amsterdamie. No i teraz muszę wam powiedzieć, że tak. W Amsterdamie mamy 3 uniwersytety. Najsłynniejszy jest ten Universiteit van Amsterdam. Są takie 3 krzyżyki i to U. Oprócz tego jest jeszcze jeden uniwersytet amsterdamski i jest jeszcze szkoła na zasadzie takiej szkoły, która wydaje licencjaty. Uniwersytet w Amsterdamie powstał w roku 1632. Tutaj widzicie stare budynki. I przez pierwsze lata był to taki uniwersytet mały. Uczyło tu się około 300-350 studentów. To się tak działo do XIX wieku. W XIX wieku zdecydowanie większym rozmachem zaczęto funkcjonować. Cała ta przestrzeń tutaj nad kanałem, to jest centrum Amsterdamu, zajmują budynki uniwersyteckie. Biblioteka, teraz akurat przychodzę koło biblioteki, zaraz będzie teren, który jest przeznaczony dla Muzeum Archeologicznego, ponieważ to jest uniwersytet, który rozwija się w różnych kierunkach. Również prowadzi prace badawcze. Jest najsłynniejszym na świecie i to jest numer 1 na świecie, jeżeli chodzi o komunikację i media. Te studia tutaj wyglądają trochę inaczej niż te nasze tradycyjne. One są bardziej interdyscyplinarne. Tutaj studenci pracują w małych grupach i mają od razu przydzielonego opiekuna. Na przykład na pierwszym roku masz 10 zajęć z takimi opiekunami. Oni są twoimi mentorami i oni cię prowadzą w tej nauce. No, tutaj akurat widzicie, o, tu od hotelu wyszedłem i idziemy wzdłuż bulwarów i wchodzę do środka. Zgadnijcie, jaki jest budżet Uniwersytetu w Amsterdamie. Co słyszę? 200 milionów euro? Mało. 400? Mało. 850 milionów euro. Jest to uniwersytet państwowy, przejęty przez państwo. Początkowo był taką przez długi okres czasu instytucją miejską, tak? To Rada Miejska, znana ze swojej postępowości, sprawowała pieczę nad samym uniwersytetem. Natomiast obecnie uniwersytet jest uniwersytetem państwowym i ma 850 milionów budżetu. To jest dopiero niesamowity pieniądz. No, Wyższa Szkoła Gospodarki chciałaby mieć 1/10 takiego budżetu, ale może za jakieś 100 lat i my osiągniemy taki budżet. Ilu jest zatrudnionych pracowników?
około 6 tysięcy na pracowników jest zatrudnionych na stałe. Ilu studentów? 35 tysięcy. Oczywiście tutaj mamy ten teren przylegający do tej starej części. Tu jest budynek administracyjny i taka mała sala konferencyjna. Ciekawe rozwiązania tutaj, jeżeli, o widzicie, tu są te takie małe foyer. Potrzebujesz większą ilość osób, na większą ilość osób, miejsc, pyk, 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 rozkładasz i jest super to zrobione. Powiem, że jestem pod wrażeniem tego miejsca. Kiedy sobie pomyślę, że jest to ciągłość od 1632, edukacyjna oczywiście, no to bardzo się cieszę. Myślę, że jeżeli młodzi ludzie chcą studiować w atrakcyjnym miejscu, to to jest właśnie takie atrakcyjne miejsce. Słuchajcie, nie tylko w ramach Erasmusa, ale też w ramach normalnych studiów zagranicznych można spróbować. Czesne, nie chcę wam skłamać, ile kosztuje. Słyszałem, że na rok to około 5000 euro, ale warunki trzeba się zapoznać tak dogłębnie. Tu budynek 1875 rok. Pamiętajcie, budynki Uniwersytetu Amsterdamskiego, tego najstarszego, zawsze mają ten swój herb w postaci trzech krzyży świętego Andrzeja wpisane w literę U. Piękny Amsterdam z tym swoim takim naukowym, liberalnym podejściem do życia. Myślę, że to jest dobre miejsce, żeby tutaj przyjechać i spróbować studiować. No a te osoby, które nie chcą, nie mogą, zapraszam na Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy. Mamy wiele bardzo ciekawych kierunków i możecie przyjść, a może w przyszłości w ramach Erasmusa przyjedziecie tutaj do Uniwersytetu Amsterdamskiego. Już pierwsze rozmowy zostały nawiązane. Mam nadzieję, że ta współpraca naukowa będzie się rozwijała. No bo nie wiem, czy wiecie, ale Wyższa Szkoła Gospodarki ma niebywałe wprost kontakty z całym światem. I to nie tylko Ukraina, Kazachstan, ale również Filipiny, ten kierunek wietnamski, jednocześnie też kierunek afrykański. Jest to uczelnia, która się bardzo szybko i bardzo silnie rozwija. I może to jest miejsce dla was. Najważniejsze, żebyście chcieli się uczyć, kochani. To jest podstawa. A potem możecie przyjechać tutaj do Amsterdamu i studiować, pogłębiać swoją wiedzę. Naprawdę, słuchajcie, Amsterdam jest ładny. No jest brudny, to prawda, jest brudny. No bo przy takiej inwazji turystów siłą rzeczy, no ale są piękne miejsca, ulubione miejsce youtuberów, którzy tutaj na tym balkoniku opowiadają o Amsterdamie, opowiadają również o czym? No o rowerach, a rowery są też takie jak te.
oczywiście tramwaj wodny. Takim tramwajem wodnym też warto popływać. Generalnie prośba dla was wszystkich, słuchajcie, dla tych młodych ludzi, którzy jeszcze nie są studentami, są na poziomie szkoły średniej, zapraszam was i apeluję do tego, żeby uczyć się języków. Niemiecki, angielski, francuski to są języki, które będą nam potrzebne w Europie, już są potrzebne. Widzicie, jakie są bariery komunikacyjne. Ja sam widzę po sobie, jak to trudno człowiekowi funkcjonować w tym obiegu turystycznym, już pomijam naukowy, kiedy ten język osoby, z którą rozmawiam, język mój jest ubogi w to słownictwo, szczególnie angielskie czy niemieckie. Naprawdę warto, słuchajcie, uczyć się. Pamiętajcie, wasz los jest w waszych rękach. Ja apeluję i proponuję wam studia na Wyższej Szkole Gospodarki, ponieważ są tam takie studia interdyscyplinarne, ale nie mówię, że koniecznie do nas macie przyjść. Jeżeli macie swoje marzenia, realizujcie się. Jeżeli będzie to marzenie o tym, żeby studiować na Uniwersytecie w Amsterdamie, to ja was serdecznie zapraszam. Trzeba spełniać swoje marzenia, ale przede wszystkim trzeba marzyć, bo to jest bardzo ważne. No a teraz wychodzimy tutaj na najdroższy, ponoć najbardziej ekskluzywny hotel w Amsterdamie. Hotel nazywa się Europa. A ja tutaj przychodzę. Ostrożnie, słuchajcie, tutaj rowerzyści to są terroryści. I trzeba uciekać przed nimi. A ja idę do hotelu Le Coin, który jest w zasobach Uniwersytetu Amsterdamskiego i w którym od 3 dni sobie mieszkam. Pozdrawiam was wszystkich. Trzymajcie się. Hej. Zapraszam na Wyższą Szkołę Gospodarki. Studiujcie w Bydgoszczy i w naszych filiach.